Państwa, jestem na Pchlim Targu w Rakowiskach. Pierwsza tego typu inicjatywa. Pana imię? Antoni. Pan Antoni również przyjechał ze swoimi fantastycznymi rzeczami. Widzę samowar, nawet kilka tych samowarów. Ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to właśnie to, co w tym momencie pan Antoni uruchamia. Panie Antoni, co to jest? To jest patefon. Patefon. Tak. Produkcja sowiecka. Sowiecka. Tak. Wiek XX. Wiek XX. Skąd u pana takie rzeczy się zachowały jeszcze? To znaczy pracowałem, pojechałem za chlebem na wschodnią Polskę, do Brześcia. Mhm. Jak większość ludzi, powiedzmy, na zachód, do Niemiec, do Belgii, to ja do Brześcia, no i tam kupowałem to. I ściągałem do Polski? Tak. Świetna rzecz. Ile pan sobie za to życzy, panie Antoni? 1250 zł. Jak za darmo? Drodzy Państwo, Pchli Targ w Rakowiskach po raz pierwszy, pan Antoni. Jest trochę ludzi, jest trochę sprzedających, więc zapraszamy. Gdybyście dzisiaj już nie zdążyli, to zapraszamy. Myślę, że to będzie już sukcesywnie gdzieś tam organizowane. Panie Antoni, myślę, że wcześniej czy później jakiś miłośnik muzyki bądź starych, fajnych rzeczy stylowych i z duszą znajdzie się na to cudo. A co za płyta? To też płyty sowieckie, z tym, że nawet nie wiem, co to jest wykonanie. Już teraz nie rozpoznałem. Dziękuję bardzo. Rakowiska, drodzy Państwo. Zapraszamy serdecznie.